Dzień dobry, przyjaciele. Przyjaciele, chciałam wam powiedzieć takie świadectwo. Dzisiaj na uwielbieniu dostałam słowo od Boga, oczyszczenie, takie słowo. I wiecie, tak sobie z nim uwielbiałam Boga i zastanawiałam się, do czego to ma się odnosić generalnie, to słowo oczyszczenie. Ale pod koniec uwielbienia Duch Święty mi powiedział, że mam wam powiedzieć o swoim oczyszczeniu. Wiecie, ja parę miesięcy temu, ponieważ zauważyłam, że u mnie powtarzają się pewne mechanizmy, ja nie za bardzo wiedziałam, jak się do tego zabrać. Pomimo wielu modlitw to dalej się powtarzało i tak jakby dalej moje życie w różnych sferach po prostu było nie takie, jakie powinno być. I pomodliłam się taką modlitwą z serca, powiedziałam: Boże, oczyść moje serce na najgłębszym poziomie. Ale wiecie, ja nie wiedziałam, że ta modlitwa przyniesie takie po prostu konsekwencje, jakie przyniosła. I powiem wam, że po tej modlitwie zaczęło się dziać rzeczy bardzo szybko. Wiecie, ja na początku myślałam, że to diabeł i te rzeczy dzieją się po prostu i są demoniczne. Ale wam powiem, jak Bóg czyścił moje serce. Ja w kwietniu dowiedziałam się, wcześniej mój syn trafił do szpitala, przyjął uzdrowienie. Za chwilę dowiedziałam się, że tracę mieszkanie, w którym mieszkam od paru lat i muszę się wyprowadzić. Ceny mieszkania wzrosły w tym czasie dwukrotnie, więc ten czynsz na nowym mieszkaniu też byłby dwukrotny. Mam też pewne zobowiązania, nie mogłam sobie pozwolić, żeby płacić po prostu czynsz w takiej wysokości. I to taka była pierwsza rzecz. Straciłam również pracę, którą miałam na czas nieokreślony i miałam bardzo dobre zarobki plus jedzenie. To też trwało 2 lata. I tak zaczęło się dziać, słuchajcie. W konsekwencji przyprowadziłam się na mieszkanie, które ma 17 metrów i mieszkam w nim do dzisiaj z synem 7-letnim. Kiedy się przeprowadzałam, miałam 30 worków 120-litrowych rzeczy. I w momencie, kiedy przeprowadzałam się na 17 metrów, tego dnia musiałam podjąć decyzję, że ponad połowę oddaję. To były różne rzeczy materialne, drogie zabawki na wiele tysięcy złotych. Ja to po prostu oddałam. To była taka pierwsza rzecz. Potem z pewnych względów nie mogłam podjąć pracy na etacie, bo się tam do czegoś zobowiązałam. I zaczęłam modlić się w swojej komorze do Boga o to, żebym po prostu mogła iść zarabiać pieniądze w taki sposób, aby móc nas utrzymać. I przyszło mi takie słowo, że mam iść sprzątać. I ja powiedziałam: precz szatanie. Ale to nie był szatan. I wiecie, dalej się modliłam, nic innego mi nie przychodziło. Widziałam, jak sprzątam. Wiem, jak Bóg do mnie mówi i wiecie, po tej modlitwie weszłam na Facebooka, a tam wyskoczyła mi Klaudia Stachowska z napisem: sprzątam mieszkanie i numer telefonu. I wiecie, ja już wiedziałam, że ja mam iść sprzątać. Dla mnie było to bardzo poniżające, bo ja uważałam się i widziałam siebie jako artystę, osobę uzdolnioną, ale nigdy z tego nie zaczęłam żyć i nigdy z tego po prostu nie zaczęłam gdzieś tam budować tego, co chciałam budować. I wiecie, to wszystko spowodowało to, że ja po prostu zaczęłam w swoim sercu wątpić w Boże obietnice. Zaczęłam też narzekać. Zaczęły przychodzić do mnie po prostu demony i tak coraz bardziej ja się po prostu ścieśniałam w tym wszystkim, bo nie chciałam poddać się Bogu, bo ja zaczęłam w tym procesie, o który sama poprosiłam Boga, to zaczęłam po prostu, wiecie, narzekać, nie? I powiem wam, kochani, że było to bardzo trudne dla mnie i Bóg też jest mądry. I wam powiem, bo to już minęło parę miesięcy od tego czasu. Ja dzisiaj dalej mieszkam w tym mieszkaniu. Ja przestałam w ogóle szukać mieszkania. Bo wiecie, Bóg działa wielotorowo i podczas tego oczyszczania mojego serca pokazał mi, że te wszystkie konsekwencje, które na mnie spadły, były związane z tym, że przez pewne rzeczy funkcjonowałam tak, jak nie powinnam. Między innymi żyłam ponad stan, żyłam na poziomie, na którym nie byłam, dlatego że zaczęłam skupiać wzrok na ludzi, którzy żyli na tym poziomie. A ja z powodu poczucia niskiego wartości też chciałam zapewnić mojemu synowi, który jest wychowywany bez ojca, pewien poziom i standard życia. I zachorowywałam się, żeby kupować mu drogie zabawki. Kiedy wyszedł ze szpitala, pomimo tego, że mam zobowiązania finansowe, 2 kredyty, mam jeszcze jakieś inne zobowiązania wobec ludzi, kupiłam mu Lego za 700 zł. I teraz powiem wam najważniejsze.
Któregoś dnia przyszłam w komorze do Boga i zaczęłam się modlić. Zaczęłam się z jednej strony modlić, z drugiej strony gromić diabła, z trzeciej uwielbiać Boga, dziękować, narzekać. I tak to trwało, nie powiem wam ile, ale z 2 godziny na pewno 3. Straciłam czas. Wiecie, kto się modli w komorze, to wie jak to jest, że po prostu ten czas po jakimś czasie w ogóle nie ma żadnego znaczenia. I tak narzekałam na to mieszkanie w ogóle i powiedziałam, Boże, w ogóle ja nie mam jak tutaj rzeczy postać. To już było jakiś czas temu, ja wam to powiadam na świadectwo. I Bóg do mnie powiedział tylko jedno zdanie. Kiedy usiadłam w takim odpocznieniu już po tej modlitwie, Bóg do mnie powiedział takie zdanie, a ja się urodziłem wstający. Amen. I to było wszystko, co słyszałam, ale powiem wam dalej, głębię tego. Kiedy zaczęłam sprzątać te domy i chodzić do tych bogatych ludzi, którzy po ludzku mają wszystko, są na bardzo wysokim poziomie życia, Bóg zaczął pokazywać mi od środka ich życie. Zaczął mi pokazywać, że ci ludzie nie mają urlopu, że między sobą są nieszczęśliwi. Ja kiedy sprzątam salon, to widzę, jak rodzina siedzi w ogrodzie. 6 osób, moje dziecko w wózku, wszyscy siedzą na telefonach. Nie mają relacji. Wiecie, ja powiem wam jeszcze taką jedną rzecz. Ja któregoś razu nie chciałam iść posprzątać domu. Napisała do mnie kobieta i chciała mi dać 30 zł. Ja powiedziałam, za 30 zł ja nie pójdę sprzątać domu. Ale ona napisała, ale mi chodzi o gotowanie. Ja mówię, no to jeszcze lepiej, nie? Ja mówię, nie pójdę. I słyszę w środku, idź. I ja mówię, okej. Okay. Ja mówię, jak da mi 35, to znaczy, że to od ciebie to pójdę. I mówię, za 35, wie pani co, przyjdę. Ona, zapraszamy. I wiecie co, ja poszłam do domu tej kobiety. Bo chcę wam powiedzieć, że nasze myśli to nie Boga myśli. Taka trochę zrezygnowana, ale weszłam do tego domu, tam wszędzie wisiały obrazy. I tak patrzę, że wiszą te obrazy i ona mówi, ojejku, taka fajna dziewczyna, mówi, a ty sprzątasz? Tak zawsze ludzie reagują, jak mnie widzą generalnie, że tak wyglądasz, że w ogóle nie wygląda, żebyś była sprzątaczką. I ja mówię, tak, ale ja też maluję, nie? Ona mówi, a ja jestem zawodowym malarzem po ASP, ja organizuję wystawy i sprzedaję te obrazy. A mój tata w ogóle jest nauczycielem i uczy ludzi, którzy po prostu chcą podszkolić warsztat. I to był Bóg, wiecie, a ja nie chciałam tam pójść po prostu do tej kobiety. I wiecie, co się okazało? Że ta pani w ogóle ma dziecko chore na taką bardzo rzadką chorobę. Aniołkowa się na nią mówi, bo to dzieci cały czas się śmieją. I w ogóle tam mnie posłał Bóg, żeby oni mogli w ogóle usłyszeć Ewangelię. I powiem wam, jak to dzisiaj wygląda u mnie. Jak ja w ogóle zrozumiałam, że w ogóle to, co się zadziało, to jest konsekwencja mojej modlitwy o oczyszczenie serca na najgłębszym poziomie. Kiedy ja przestałam walczyć, kiedy ja odpuściłam, to w ogóle przyszła lekkość do mojego życia. Amen. Wiecie, ja zrozumiałam, że to nie jest ważne, że ja mieszkam dzisiaj na 17 metrach. Ja zrozumiałam, że ja mam dach nad głową, a 80% społeczeństwa, ludzi w Afryce i gdzie indziej, oni nie mają tego dachu, nawet nie mają suchego chleba, żeby zjeść. Ja zrozumiałam, że kiedy ja otwieram swoją szafę, to mam 10 par butów, a oni modlą się o buty do Boga, żeby mieć jedną parę. Ja zrozumiałam, że ci ludzie, którzy siedzą w tych bogatych domach, oni nie mają do kogo się zwrócić, kiedy upadają i grzeszą i są non-stop potępiani. A kiedy ja upadnę, mogę przyjść do Agaty czy Artura i jestem zawsze podniesiona. Wiecie, ja dzisiaj chcę wam powiedzieć z tego miejsca, że jestem na poziomie, na którym jestem i chcę żyć zgodnie z tym poziomem. Amen. Bo wierzę, że na tym poziomie jest Amen. Ten poziom szczęścia, wystarczające, żebym mogła po prostu być szczęśliwa. Dzisiaj doszłam do takiego miejsca i moi przyjaciele, ja naprawdę jestem szczęśliwa. Amen.